Jeżeli słyszałeś, że na Pustyni Błędowskiej zbudowano drogę dla rowerów, to właśnie z tego filmu dowiesz się, jak ona wygląda, gdzie są fajne punkty widokowe i na mapie pokażę dokładny jej przebieg. Pustynia Błędowska znajduje się w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd i tak naprawdę składa się z dwóch części. My zaczęliśmy od tej północnej, która objęta jest poligonem wojskowym i wstęp na nią jest surowo zabroniony. Pustynia jest pochodzenia antropologicznego, czyli stworzona przez człowieka, ponieważ w XIII wieku, kiedy budowano tu niedaleko kopalnię, potrzeba było dużo drewna do ich zabezpieczeń i wycięli tutaj las i teren właśnie się zapiaszczył, co oczywiście stworzyło atrakcję. A legenda głosi, że pustynię stworzył diabeł, który chciał piaskiem zasypać tutejsze kopalnie, ale jego wór uderzył o dzwonnicę tutejszego kościoła i piasek rozsypał się tuż przed Olkuszem. Myślałem, że jakoś równiej będzie, żeby film nakręcić. Ten ciężki podjazd na szczęście wynagradza punkt widokowy Czubatka, z którego widać obie części pustyni. W terenie leśnym znajdziemy dobrze utwardzone drogi oraz znaki drogowe, które poprowadzą nas w odpowiednie miejsca. Okazało się, że na Pustyni Błędowskiej odbywają się dzisiaj ćwiczenia, czyli takie testy, zawody rakietowe. Więc za parę minut wystrzelona będzie rakieta. W rakiecie jest 6 małych satelit, które zostały stworzone przez grupy młodzieżowe, które widać tutaj, mają anteny. Będą badać różnego tam rzeczy i łączności z tymi satelitami. No i która łączność będzie najlepsza, tam wygra. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, start! Pachnie na nas! Nie wiem, gdzie to jest, tylko... No tej nie ma. Padło w tą górę. A tak wygląda największe miejsce postojowe na Pustyni Błędowskiej, czyli tak zwana Róża Wiatrów. Mimo tego, że jest to droga dla rowerów, chodzą także po niej piesi, więc trzeba uważać i nie potrącić nikogo. I w ogóle jest to fragment jakby całego Weloprzemsza, który powstaje tutaj na pograniczu Małopolski i Śląska. Skorzystam teraz z portalu mapy.cz, którą zresztą uwielbiam, jest dostępna także aplikacja na telefon. Tutaj doskonale widać te dwie części pustyni. Część północną, która jest objęta poligonem wojskowym i część południowa, dostępna dla turystów. Jak widać, jest żółty szlak pieszy przez całą jej długość. My zaczęliśmy pobyt tutaj w Dąbrówce i rowerami następnie udaliśmy się szlakiem rowerowym przez miejscowość Klucze na Czubatkę.
To jest ten taki duży punkt widokowy, z którego widać obie części. Następnie żółtym szlakiem sprowadziliśmy rowery na dół, bo jest tutaj dość stromo, i przebiliśmy się fajną ścieżką przez las do drogi rowerowej na pustyni, którą następnie dotarliśmy do tak zwanej Róży Wiatrów, czyli takiego największego miejsca postojowego, gdzie jest dużo zadaszeń, stolików i ław. Są także punkty gastronomiczne typu food truck, one pewnie tylko w weekendy, ale w okresie letnim może będą na stałe. Także jest toaleta typu toj-toj, więc naprawdę jest wszystko, co potrzeba do odpoczynku. Jak widzicie, ten szlak rowerowy pustynny liczy tylko 1,5 km, więc tylko ten mały odcinek jest do tej pory na razie zbudowany. W planach oczywiście jest dużo więcej. Ma być to pętla prowadząca wzdłuż szlaku tutaj pustynnego, potem zawrotka lasem i ma być też łącznik, który poprowadzi przez Dolinę Białej Przemszy wzdłuż poligonu do właśnie punktu widokowego Dąbrówka. Ale teraz nie widzieliśmy żadnych robót, mimo tego, że zapowiadali, że w 2023 roku będzie całość gotowa. Chyba będzie nam trzeba poczekać jeszcze do przyszłych lat. W każdym razie, jeżeli chcecie połączyć ten szlak pustynny z szlakiem Orlich Gniazd, to istnieje tutaj bardzo dobry łącznik. Też taka szutrowa droga dla rowerów wzdłuż torów kolejowych. Ten północny odcinek też już istnieje i w tym miejscu łączy się z szlakiem jurajskim. Dodatkową atrakcją na trasie jest staw zielony i staw czerwony, czyli dawne tereny pokopalniane zalane wodą. A tak właśnie wygląda ten łącznik na szlaku Weloprzemsza, który łączy Pustynię Błędowską i doprowadza nas właśnie do szlaku rowerowego Orlich Gniazd. A nasz pobyt na pustyni związany był z projektem Jednośladami Andersa, gdzie jako ekipa etapu 11 West ćwiczyliśmy przed naszą wyprawą po Francji i Wielkiej Brytanii. Jeżeli podobał Ci się ten filmik i chciałbyś wesprzeć nasz projekt, to na dole jest link do zrzutki, więc gorąco Cię zachęcam do tego i mam nadzieję do zobaczenia na szlaku.